Państwowi, drodzy laureaci Diamentowego Grantu Generacja Przyszłości, studenci, studentki, przyjaciele, ale również opiekunowie tych naukowców, którzy tutaj są dzisiaj na sali, bo nie zapominajmy o tym, że praca naukowa osiągnięcia to jest też praca zespołowa, to jest wspieranie się, to są mentorzy. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę powitania oficjalnego dokonał już Pan Łukasz, więc chcę od razu przejść do pewnego przesłania tej konferencji. Jak weszłam na tę salę, to uderzyło mnie, ile dla tej sali jest energii, pomysłów. Jak ta sala kipi naprawdę taką pozytywną energią. Jest tutaj wśród nas 300 najzdolniejszych studentów z całej Polski, laureatów programu Ministerstwa dla najmłodszych i najzdolniejszych naukowców. I pozwólcie Państwo, że zacznę od gratulacji dla udanych laureatów na Diamentowy Grant Generacja Przyszłości. Za chwilę ich nazwiska poznacie, to jest awangarda tak naprawdę młodej nauki w Polsce. Jak mi się pytają, czy Polacy dostaną na to Nobla z nauki, kiedy dostaną, ja tak patrząc na Was, to sobie myślę, tutaj są kandydaci na polskiego Nobla. Jestem o tym absolutnie pewna. Już od pierwszych lat studiów prowadzicie samodzielne badania, szefujecie zespołu, współpracujecie przy realizacji dużych grantów, wyjeżdżacie na międzynarodowe konkursy. I tak jeśli sobie policzymy, jeśli co roku 200 osób zostanie laureatem Diamentowego Grantu i programu Generacja Przyszłości, to za kilkanaście lat będzie Was parę tysięcy. Parę tysięcy to już jest masa krytyczna, żeby zmieniać polską naukę. Żeby nowego ducha tchnąć nie tylko w naukę, ale też w wyższe uczelnie. I myślę, że to już to się dzieje i jesteśmy tego w tej chwili świadkami. Macie takie możliwości, których poprzednie pokolenia nie miały. I teraz chodzi o to, żeby dobrze je wykorzystać, żeby wykorzystać i te możliwości wyjazdów, i powrotów, i możliwości zrobienia czegoś dobrego, korzystając z grantu. Jest po prostu ilość ogromna szans i nadziei, jakie w tej chwili są. Jest program Horyzont 20. To wszystko stoi otworem przed Wami. Oczywiście napotykacie jednocześnie wiele przeszkód, wiele barier, będziemy o tym mówili, ale kto nie ma barier ani przeszkód w życiu, to jest jakby też częścią naszych sukcesów, parcie do przodu. I chcemy, żebyście uprawiali naukę na najwyższym poziomie, ale też chcemy prosić Was o jedno, żebyście mówili o nauce. Dlatego ta konferencja dzisiejsza, Zawód Naukowiec i cała nasza kampania społeczna, którą będziemy prowadzić przez najbliższy okres, ma dwa takie najważniejsze cele. Po pierwsze, pokazać młodych ludzi, przekonać młodych ludzi, że warto podejmować pracę na uczelniach, że warto zostać naukowcem, że jest to, tak jak mówili nasi ambasadorzy, coś szalenie ciekawego, ekscytującego, naprawdę podniecającego. Warto nam poświęcić. Ale drugim takim ważnym celem naszej kampanii jest przekonanie Was, bo kto jak nie Wy, możecie mówić o tym, że nauka musi być motorem rozwoju Polski. My musimy przekonać społeczeństwo. Musimy przekonać dużą część polityków. Musimy przekonać przedsiębiorców, że bez nauki Polska nie wejdzie na nowy poziom rozwoju, że ona jest w centrum wszystkich najważniejszych rzeczy, które się dzieją w kraju, polityk publicznych, kulturze społecznych i gospodarczych.
i musimy o tym mówić. A więc ogromna prośba do Was, mówcie o swoich wynalazkach. Tak jak tutaj jedna z pani ambasador powiedziała, ja chcę robić naukę dla ludzi. Ciekawi mnie to. Ona nie robi rzeczy prostych, banalnych, rzeczy ważne i ciekawe, ale z myślą, że kiedyś tam będą służyły w taki lub inny sposób ludziom. Więc warto też mówić i przekonywać, bo tylko te kraje, gdzie nauka stała się naprawdę ważna, stała się w centrum dyskursu, wiedzy, te kraje naprawdę osiągnęły dużo i idą do przodu. A więc i nauka musi wyjść jakby ze swojej twierdzy i my musimy w tym pomóc, popularyzując jej wyniki, podkreślając jej rolę, mówiąc o niej. To nie jest mówienie o banałach, to nie jest schodzenie do parteru, jak się często uważa. To jest po prostu pozyskiwanie opinii publicznej dla nauki. I to myślę, że też musi być jednym z ważnych celów naszej kampanii. O tym będą mówili nasi ambasadorzy i bardzo im za to dziękuję, ale o tym chciałam, żebyście wszyscy Państwo mówili, bo naprawdę Wy, jako laureaci tego rozdania, poprzednich rozdań naszych programów, Wy przede wszystkim musicie nieść i dzielić się z tymi informacjami. O czym będzie jeszcze ta konferencja? Dziś w Ministerstwie wprowadzamy bardzo wiele zmian. Nie chcę Państwa tutaj zanudzać szczegółami, ale stawiamy bardzo wyraźnie na wyższą jakość badań. Zmieniamy sposób finansowania jednostek naukowych. Dostosowujemy program kształcenia do potrzeb i wymagań nowoczesnego kształcenia, ale też potrzeb rynku pracy, potrzeb młodych, którzy chcą znaleźć miejsce pracy. Mówimy o współpracy nauki z gospodarką i wprowadzamy wiele rozwiązań prawnych, organizacyjnych, żeby to osiągnąć. Mówimy też i przekonaliśmy wszystkich, że warto dać pieniądze w przyszłym roku budżetowym na naukę i że to powinno być stały nasz cel, że inaczej bez środków dodatkowych, ważnych, dużych, nie tylko europejskich, nie tylko prywatnych, ale publicznych, nie osiągniemy naszych sukcesów. Ale oprócz pieniędzy i oprócz programów musimy mieć cel. Musimy wiedzieć, jaką naukę i jakie szkoły wyższe chcemy mieć w Polsce. Jesteśmy w okresie naprawdę ogromnych przemian i trzeba przemienić kierunek, jakim chcemy zmierzyć. W ministerstwie zapoczątkowaliśmy pracę, które będziemy prowadzili z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, pracę nad programem rozwoju nauki i szkolnictwa do 2025 roku. I bardzo bym chciała, żeby ta konferencja dzisiejsza, to co będziecie mówili o swojej roli, o swoich możliwościach, o barierach, przed jakim stoicie, ale też o możliwościach i kierunkach, którymi podąża Polska, żeby to też wykorzystać w tym właśnie, w tych pracach ministerstwa. Jest, jak widzicie tutaj, bardzo dużo przedstawicieli instytucji, które rozdają granty, pomagają zdobywać granty, myślą o programowaniu nauki. Ale i dlatego chcemy wszyscy uczestniczyć w tej rozmowie. Nawet nie wiecie Państwo, jak dużo tutaj wśród nas jest pracowników z naszego ministerstwa, niektórzy dyrektorzy departamentu będą prowadzili dyskusję, ale po prostu, którzy przyszli posłuchać i porozmawiać, bo oni mają tak naprawdę ten sam wspólny cel. My mamy tak naprawdę ten sam wspólny cel wszyscy. Właśnie to, żeby nauka polska, polskie uczelnie dogoniły światową czołówkę. Bardzo ważne jest, żeby dzisiaj też mówić o barierach. Bo co z tego, nie mam pełną świadomość, że dostaniecie Państwo grant, zrobicie badanie, pojedziecie na stypendium, wrócicie, zrobicie doktorat, kiedy później wracacie do pewnej takiej skostniałej rzeczywistości, którą niektórzy nazywają betonem. I co z tego, jak ja uderzam w ogóle, to był beton.
Ja myślę, że zawsze, jeśli ktoś jest liderem, innowatorem, ktoś idzie parę kroków do przodu, wyprzedza, no to zawsze będzie miał poczucie natrafiania na pewien obrót, na pewną karierę. Ale tego nie można się po prostu bać. I tu z tym czasem poradzić, będziemy też o tym dzisiaj na pewno rozmawiać. Chciałabym też, żeby dzisiejsze spotkanie, gdzie najpierw na panelu ogólnym rozmawiamy o takich trzech dużych problemach, potem one będą omawiane bardziej szczegółowo w poszczególnych panelach, ale też chciałabym, żeby ono służyło nawiązaniu kontaktów między wami. Są to, dlatego takie zorganizowaliśmy taką dużą konferencję. Zawsze ktoś był liderów, tych, co wygrywają diamentowy grant, czy tych naukowców, którzy odnieśli sukces studentów w programie Generacja Przyszłości, jakby honorowaliśmy osoby. Powiedzieliśmy sobie w tym roku, nie, chcemy, żeby wszyscy ci młodzi, którzy są laureatami, zwycięzcami tego i poprzednich edycji, spotkali się razem, żeby ze sobą rozmawiali, żeby ze sobą dyskutowali i żebyśmy też się trochę policzyli, zobaczyli, jak dużo nas, jak mamy ogromną siłę, jak mamy i musimy mieć znaczenie. Także bardzo, bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim nagrodzonym. Za moment koledzy wyczytają ich nazwiska. Po pierwszym tym głównym panelu zrobimy sobie dużo wspólnych zdjęć. Ale przede wszystkim proszę Was o aktywne uczestnictwo w tej konferencji, dzielenie się myślami i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Minister za zabranie głosu. Szanowni Państwo, ja mam teraz przyjemność przeczytać list do Państwa, przede wszystkim oczywiście od Pani Premier Ewy Kopacz. Szanowni Państwo, są tu obecni z nami najzdolniejsi młodzi naukowcy i studenci reprezentujący różne dziedziny nauki. Wasz liczny udział świadczy o tym, że zawód naukowca w Polsce wciąż cieszy się dużym uznaniem, a rozwój nauki to nasza wspólna inwestycja w przyszłość. Pragnę podkreślić, że